bracia, drogie siostry, w ostatnim czasie, odkąd przenieśliśmy się do Polski, wróciliśmy do Polski, a to już rok mija, bardzo często słyszę właśnie to powitanie Szczęść Boże. W Anglii sporadycznie też się zdarzało, ponieważ mieliśmy na swoim osiedlu dość dużą społeczność polską, ale jednak to nie było tak jak tutaj w Polsce. Nawet w pracy słyszę Szczęść Boże. A zaraz potem stara bieda. Zazwyczaj to idzie tak w parze. I w ostatnim tygodniu Pan Bóg przez pewną sytuację uświadomił mi, jaką jestem szczęściarą. Jakie mam, jak to usłyszałam, chody w niebie. Spotkałam się z jednym znajomym, który powitał mnie pewnym stwierdzeniem. Joanna, mamy problem. Więc ja na to, ja nie mam żadnego problemu. No dobra, wiem, to ja mam problem. Ale czy mogłabyś w tej sprawie pomóc, bo ty zawsze masz chody w niebie. Trochę się uśmiechnęłam, bo potraktowałam to jako żart. Ale później zaczęłam się nad tym zastanawiać. I faktycznie, dziękuję Panu Bogu, że mam chody w niebie. Że ja jako dziecko Boże mam możliwość zwracania się do Niego z wieloma sprawami. Dziękowania Mu za to, co jest przyjemne i dobre, ale też przedkładania spraw, które po prostu nie wiem, jak rozwiązać. Ja myślę, że to jest sprawa oczywista. I czasem zastanawiam się, czy pewne świadectwa mówić, bo przecież to są takie oczywiste rzeczy. A jednak pomimo tego, że są oczywiste, uświadamia mi Pan Bóg czasami te oczywiste rzeczy przez przypomnienie, że no zapomniałaś o tym. Więc po raz kolejny mi przypomniał, że ja mam mieć tą ufność w Panu Bogu, że jeżeli będę Go prosić o to, czego On sobie życzy, co jest Jego wolą, On to wypełni. On da rozwiązanie. Ogromna radość mnie przepełniła, że po całym tym zdarzeniu, że ja o tym wiem, ale że inni zaczynają dostrzegać, że są ludzie, są dzieci Boże, które są troszkę inne od reszty. To dało mi ogromną nadzieję, że przez moje zachowanie, przez to, w jaki sposób rozmawiam z innymi, inni mogą poznać Pana Jezusa. To jest ogromny przywilej i ogromna radość. Dziękuję Panu Bogu, że pozwala mi coś takiego robić, używać mnie. Ale największą radość sprawił mi tym, że przypomniał mi, że jako dziecko Boże mam właśnie chody w niebie. Zastanawiałam się, czy to była taka jednorazowa sytuacja i przypomniały mi się inne z przeszłości, gdzie właśnie ludzie, którzy no, byli niewierzący, część z nich mówiła, że wierzy w Pana Boga, a część otwarcie mówiła, że są ateistami. A jednak w trudnych sytuacjach przychodziła i mówiła, no Joanna, jak ty nie zrobisz czegoś z tym, to się nie da załatwić. I to dawało mi wyjście do rozmowy, że Pan Bóg nie jest dżinem. To nie jest taka złota rybka, przychodzisz, mówisz i On tak i już spełnia twoje życzenie. Tylko żeby to, o co prosisz, zostało wypełnione, to i musi być zgodne z wolą Bożą. Że odpowiedź może być tak i nie. Że na tą odpowiedź czasem trzeba poczekać. I że czasem możesz usłyszeć, że chyba sobie żarty robisz, że o coś takiego prosisz. To wszystko Pan Bóg w ostatnich dniach zaczął mi pokazywać. Chciałam Wam, bracie i siostry, opowiedzieć taką krótką historię, która mi się przypomniała z przeszłości, jak jeszcze w Anglii mieszkałam, która w bardzo taki dobitny sposób mi pokazała, że dziecko Boże przez swoje zachowanie, przez samo zachowanie, nie tylko przez samą mowę, może świadczyć o Panu Jezusie. Pracowałam wtedy w przedszkolu w Anglii. To była zima. Popsuło się ogrzewanie. To był czas COVID-u. Nie było firmy, która chciała naprawić to ogrzewanie, ponieważ to był piątek po południu. Mówimy o malutkich dzieciach, które mają 2-3 latka. I przyszła do naszej sali pani menadżer i rozmawiała z pozostałymi nauczycielkami. Stały tak może w 4 czy w 5 i rozmawiają. Mówią, no nie ma wyjścia. No nie ma wyjścia, trzeba zamknąć w przedszkole. A wtedy jedna z tych pań powiedziała, no nie ma wyjścia, no trzeba iść do Joanny. I
w środku, w tej grupie była jedna nauczycielka, która dopiero rozpoczęła pracę. I ona tak mówi, no ale no co, ona jest, ma znajomości? Ona potrafi to naprawić? Ona mówi, nie. Ona użyła tego samego sformułowania. Ona ma chody w niebie. Ja mówię, wtedy zwróciłam się do niej po imieniu. Mówię, Kate, to tak nie działa. Tak, wiem, tłumaczyłaś mi, to najpierw trzeba przeprosić, to najpierw trzeba uwierzyć, to wtedy dopiero można prosić. I wiecie co? Radość mnie po raz kolejny po prostu wypełniła, że osoba, do której tyle razy mówiłam dobrą nowinę i wydawało się, że to się odbija jak od ściany, że nic nie działa, po iluś miesiącach okazało się, że ona to wie. Ona to wie i tylko prosić Pana Boga, żeby ona to uwierzyła. To mi pokazał Pan Bóg przez to wydarzenie, przez to przypomnienie tego takiego śmiesznego zwrotu, bo Ty masz chody w niebie, że dziecko Boże ma chody w niebie, ma wspaniałego Ojca, ma wspaniałe narzędzie, jakim jest modlitwa. I jeżeli prosi Go o coś, jeżeli rozmawia, jeżeli zadaje pytanie i nie słyszy odpowiedzi, to nie jest winą ten Pan Bóg u góry, tylko my czegoś nie słuchamy, my czegoś nie chcemy przyjąć. Dziękuję Panu Bogu za to. Za to kolejne przypomnienie, bo tydzień w tydzień przypomina mi rzeczy, które są oczywiste, wiadome, a jakoś umykają mi z pamięci czasem. Przepraszam za to Pana Boga i dziękuję za to przypomnienie, że taka zaś jest ufność, którą mamy do Niego, że jeśli o coś prosimy zgodnie z Jego wolą, to wysłuchuje tego. Chwała Mu za to. Jeśli się podobało, to udostępnij dalej, daj kciuka w górę, napisz komentarz albo podziel się skąd jesteś. W ten sposób i Ty, drogi słuchaczu, przyczynisz się do szerzenia Ewangelii Jezusa Chrystusa.